Nowy show w TVN, który mam nadzieję poprawi nam nastrój w tym szarym i smutnym czasie. No ale właśnie, co według Ciebie jest w tym programie takiego, co sprawia, że właśnie tak może się zdarzyć? Myślę, że przede wszystkim jest to program o budowaniu, a nie o burzeniu rzeczywistości. A tego burzenia mamy już chyba wszyscy dosyć, więc budujmy ku chwale i wspaniałym, pozytywnym efektom. Program, który wykorzystuje najlepsze, a nie najgorsze cechy ludzi, czyli umiejętność współpracy, bo żeby coś zbudować w tym programie, trzeba się między sobą dogadać. Konflikty w tym programie nie służą zupełnie osiągnięciu celu. Kolejna cecha, którą ten program eksponuje, to jest kreatywność ludzi, wychodzenie z utartych schematów, budowanie poza pudełkiem, jak to się ładnie mówi. I tutaj dzieje się to w sensie dosłownym, bo łatwo jest relatywnie zbudować coś zgodnie z instrukcją, a w tym programie chodzi o to, żeby te reguły z instrukcji odrzucać, żeby budować coś, czego nikt wcześniej nie wymyślił, czego nie ma w żadnych folderach, które uczestnicy dostają. Chodzi o to, żeby swoją wyobraźnię z głowy przenieść w świat realny, żeby odzwierciedlić ją w trzech wymiarach. No i kolejna rzecz to jest umiejętność opowiadania historii. Wiadomo, że cały świat opiera się na opowiadaniu historii, całe życie jest opowiadaniem historii. I ten program też jest o tym, bo samo wybudowanie czegoś tutaj jeszcze niczego nie załatwia. Najważniejsze jest to, żeby ta budowla przekazywała jakąś fabułę, jakąś treść. Oczywiście uczestnicy opowiadają o tym, co mieli na myśli, co się w tej scenie dzieje, co tutaj za moment się wydarzy. I to jest fajne o tyle, że ten statyczny obrazek budowli z klocków nagle zaczyna ożywać. Nagle zaczynamy w swojej wyobraźni uruchamiać jakiś film na jego temat. I wszystko to, uważam, są te cechy, których ja w ludziach szukam, które najbardziej cenię i w sobie też staram się je pielęgnować. No i kolejna rzecz to pielęgnowanie swojego wewnętrznego dziecka, bo dzieci są ludźmi, które kwestionują rzeczywistość, które nie działają zgodnie z instrukcjami, które są nieobliczalne, spontaniczne, szalone, zadają pytania, szukają odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. I przepraszam, że nie wejdę w słowa, ale jeszcze dzieci to są te osoby, które nie wiedzą, że czegoś nie można zrobić. Tak jest. I nie boją się porażki, bo moim zdaniem, i nie tylko moim, podstawowym warunkiem kreatywności jest brak lęku przed popełnieniem błędu. Wielu dorosłych boi się podejmować nowych wyzwań, bo boi się ośmieszenia, boi się kompromitacji, boi się, że sobie nie poradzi. Sami sobie tworzymy mnóstwo wytłumaczeń, dlaczego czegoś nie powinniśmy robić, a dzieciaki nie mają tych ograniczeń, po prostu wchodzą w coś, robią i najwyżej im nie wyjdzie. Więc to wszystko są rzeczy, które w tym programie będą główną osią symetrii, tak to nazwijmy.